Na czym polega ulga dla innowacyjnych pracowników? Witajcie, nazywam się Mateusz Korus i jestem radcą prawnym. Nasza kancelaria wyspecjalizowała się m.in. w pomocy firmom w uzyskiwaniu wszelkiej maści ulg i zwolnień podatkowych dostępnych w naszym systemie podatkowym. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Wami o uldze na innowacyjnych pracowników. Czym jest taka ulga? No więc od razu powiemy tak, nie jest to ulga samodzielna. Tak naprawdę ta ulga to przedłużenie ulgi badawczo-rozwojowej. O tej uldze mówiłem w tym filmiku, a w tym filmiku mówiłem o sposobie rozliczania tej ulgi. No dobra, to ale na czym polega to połączenie? Ulga badawczo-rozwojowa służy na dofinansowanie firmom kosztów związanych z rozwojem produktów i usług, a także procesów wewnątrz firmy. I załóżmy, że taka firma znajdzie dość sporo kosztów kwalifikowanych, które chce sobie następnie rozliczyć poprzez zwrot z podatku. I załóżmy, że w danym roku, w którym spółka rozlicza sobie koszty prac badawczo-rozwojowych, albo nie ma wystarczającego zysku, żeby sobie odebrać całą kwotę ulgi podatkowej na B plus R, albo też na przykład osiągnie stratę. No i co wtedy? No normalnie to może sobie potem w kolejnym roku podatkowym odebrać wartość zwolnienia, no ale to trzeba czekać rok na to. A jeżeli nie chcemy czekać, to tą ulgę badawczo-rozwojową możemy sobie rozliczyć nie tylko z podatku dochodowego CIT, PIT firmy, tylko z PIT-u pracowniczego od pracowników, którzy brali udział w pracach B plus R, w pracach rozwojowych. Czyli w uproszczeniu, mamy firmę produkcyjną, zidentyfikowaliśmy sobie za rok podatkowy do zwrotu 200 tysięcy złotych w ramach ulgi B plus R. No ale wyszło na to, że za cały rok podatkowy firma zapłaciła tylko 150 tysięcy złotych CIT. Zostaje 50 tysięcy. No i teraz ta firma nie musi czekać jeszcze jeden rok, żeby sobie odebrać te 50 tysięcy. Po prostu ta firma patrzy na tych innowacyjnych pracowników, którzy zbudowali tą ulgę badawczo-rozwojową i po prostu nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy tych pracowników w kolejnym roku podatkowym tak długo, jak nie uzbiera tych 50 tysięcy złotych. Czyli ulga na innowacyjnych pracowników tak naprawdę jest połączona z ulgą B plus R. Musimy mieć najpierw pracę B plus R, prace rozwojowe, musimy rozliczyć sobie prace rozwojowe w deklaracji rocznej. No i potem, jeżeli nie wystarczy nam za dany rok podatkowy podatku PIT czy CIT, w zależności od formy prawnej, no to to, co nam brakuje jeszcze do rozliczenia, możemy sobie odebrać, nie płacąc zaliczek na podatek dochodowy innowacyjny pracowniku. Fajnie, co nie? Dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was do śledzenia tego kanału. Cześć!